Jazda ulicą krótką w Mrągowie to dziś spore wyzwanie. Stan nawierzchni pozostawia wiele do życzenia, dziury przypominają kratery i żeby je ominąć, trzeba nieźle się natrudzić. Jeszcze jak jest sucho, jak podrównana troszkę, no to można przejechać, ale jak już deszcze popadają, to tak jak widać, no są straszne dziury, pręty wystają. Żeby przejść, to trzeba w roboczych butach, także duże kałuże są i dziury w jezdni. Na szczęście to już ostatnie miesiące niedogodności, o których mówią kierowcy, rowerzyści czy piesi. Droga doczeka się w końcu niezbędnego remontu. To już pewne, mówi burmistrz Mrągowa Stanisław Bułajewski. Mieszkańcy ulicy Krótkiej bardzo długo czekali na modernizację tej ulicy. Mam dobrą wiadomość, otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, a więc pieniążki od wojewody. I znowu okazuje się, że to, co było niemożliwe od kilkunastu lat, staje się możliwe. Czekamy tu już grubo kilkadziesiąt lat, także no cieszymy się, że to w końcu zostanie inwestycja zrobiona. W zakres robót drogowych wchodzi budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej, chodnika z kostki oraz budowa pętli autobusowej. Dodatkowo zakres obejmuje budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Dość długo na remont czekało również skrzyżowanie ulic Kormoranów z Leśną Drogą. Dziś, czyli 20 maja, rozpoczęła się wymiana mocno zniszczonej nawierzchni. Droga była w tak fatalnym stanie, że w końcu musieliśmy to zrobić. Nie ukrywam, że jest to oczywiście samo zniszczenie tej drogi jest efektem tego, że zwiększona została częstotliwość przejazdu samochodów do mleczarni. Z uwagi też na nową proszkownię, która powstała. Ten element będzie wykonany. Dzisiaj zaczynamy, do końca tygodnia powinniśmy go zakończyć. Także tutaj już na weekend, na niedzielę będzie już gotowy. To nie jedyne prace drogowe, które aktualnie odbywają się w Mrągowie. Przypomnijmy, trwa kompleksowy remont mrągowskiego zatorza, a także budowa odcinka ulicy Generała Okulickiego.